Szanowni Państwo, mamy zaszczyt gościć dzisiaj w studiu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Duda. Panie prezydencie, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam panu redaktorów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, mamy nową sytuację po wyborach. No, układanka polityczna jest dosyć skomplikowana. Misję tworzenia rządu dostanie zapewne Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeżeli ta misja by się nie udała i to obecna opozycja tworzyłaby rząd, to jaki byłby pana stosunek do takiego rządu? No to są wszystko takie troszkę hipotetyczne rozmowy, bo jak ja to się uśmiecham, koalicje i większości to są stwierdzane dopiero w trakcie głosowania. Już nie jeden lider się o tym przekonał partyjny, kiedy był przekonany, że można głosować w Sejmie, tymczasem głosowanie wypadało nie tak, jak chciał. Więc rzeczywiście przekonamy się o tym na sali sejmowej, jak będzie z większościami. W każdym przypadku w przyszłym tygodniu będą spotkania z liderami poszczególnych, no, komitetów wyborczych, można powiedzieć, tak, które w wyniku z których wybrano posłów, więc z liderami, no, trudno powiedzieć, bo to mamy do czynienia z jedną koalicją, prawda? Będzie zaproszony jako koalicja, trzecia droga będzie zaproszona razem, choć wiemy, że to jest ugrupowanie pana Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe razem, ale będą zaproszeni wspólnie. No, będziemy rozmawiać ze wszystkimi. Ja będę na pewno miał przygotowaną listę pytań. Zakładam, że po prostu zadam każdemu gościowi te same pytania. W głównej mierze, jeżeli chodzi o przyszłość, o plany na przyszłość, jeżeli chodzi o najważniejsze zagadnienia, które do tej pory były, jeżeli chodzi o taką, no, realizację polityki w Polsce. Myślę tutaj o inwestycjach, myślę o kwestiach gospodarczych, energetycznych, obronności. Na pewno będę chciał zapytać o te sprawy. No, pewnie będę chciał też zapytać o potencjalnych kandydatów na premiera. No, oczywiście zadam też sakramentalne pytanie, czy uważają, że dysponują większością, która pozwalałaby im na przeforsowanie swojego kandydata na premiera. No, planujemy to na przyszły tydzień. Rozsyłane będą w ciągu najbliższych 2 dni, dzisiaj, jutro, zaproszenia. Dzisiaj zaanonsowaliśmy to rano w mediach. Bardzo bym chciał, żeby to się odbyło spokojnie. Jesteśmy w bardzo dobrym czasie konstytucyjnym, w absolutnych terminach konstytucyjnych. Kadencja dobiegnie końca, praktycznie rzecz biorąc, w połowie przyszłego miesiąca. Nie widzę powodu, żeby tą kadencję Sejmu przerywać. Niech ona się dokończy spokojnie, te 4 lata. Przez które był poprzedni parlament, i zgodnie z tym gdzieś mniej więcej przed czy około połowy przyszłego miesiąca powinno być pierwsze posiedzenie parlamentu, więc jest czas na przeprowadzenie wszystkich tych konstytucyjnych czynności. Ja mogę zapewnić od mojej strony, strony prezydenta, że wszystkie konstytucyjne ramy i terminowe, i proceduralne zostaną tutaj zachowane. Ale jeżeli zaistnieje konieczność koabitacji, to czy przewiduje pan prezydent raczej koabitację merytoryczną czy polemiczną? Przede wszystkim jestem po to, żeby realizować moje zadania dla Rzeczypospolitej. To po to ludzie mnie wybrali po raz drugi w 2020 roku, żebym pracował dla Polski, dla nich. No oczywiście ja występowałem, startując w wyborach, z określonym programem. Nie ukrywałem tego programu nigdy. Cały czas się starałem go realizować. On jeszcze nie jest dokończony. Na pewno będę chciał dokończyć mój program. No i na pewno będę przynajmniej polemizował w tych obszarach, w których ktoś będzie chciał, powiedzmy, robić coś przeciwnego do tych założeń. Na pewno jeżeli będą jakieś próby porzucenia dotychczasowych obszarów, choćby w zakresie właśnie inwestycji czy budowania bezpieczeństwa Polski, obronności, to na pewno tam będę wchodził w dyskusję, będę wchodził w polemiki, zwłaszcza że w jakimś sensie i konstytucyjnie, i tradycyjnie to są obszary prezydenckie, no bo obronność, bezpieczeństwo to jest obszar prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Polityka zagraniczna też jest jednak obszarem prezydenta. Ja w polityce zagranicznej, w szczególności jeżeli chodzi o NATO i Organizację Narodów Zjednoczonych i Trójmorze, robiłem bardzo dużo na przestrzeni tych 8 lat, więc zamierzam to kontynuować. Panie prezydencie, dla Solidarności kwestią fundamentalną są programy społeczne. W ostatnich latach, także dzięki wsparciu pana prezydenta, udało się w tym zakresie wiele cennych inicjatyw przeprowadzić. Ostatnie wybory parlamentarne
Już słychać głosy opozycji, że te programy będą albo zmieniane, albo będą likwidowane w przypadku, gdyby ugrupowaniom opozycyjnym, dzisiejszej opozycji udało się stworzyć rząd. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie i czy ewentualnie tak, no, Solidarność, jak i społeczeństwo może liczyć? Moje stanowisko jest takie, że w takim razie, gdyby się tak okazało, że dzisiejsza opozycja, no jeszcze cały czas dzisiejsza opozycja, tak, no będzie sprawowała rządy i będzie miała tą większość właśnie trwałą w parlamencie, która będzie pozwalała na głosowanie ustaw, na uchwalanie prawa, no to można powiedzieć tak, no to mają szczęście, że ja jestem cały czas prezydentem, bo w ten sposób nie będą mogli zlikwidować tych wszystkich świadczeń, które zostały ludziom w ostatnim czasie przyznane i ludzie ich nie pogonią. Więc tutaj od tej strony mogą czuć się bezpieczni, że ja będę stał na straży tych przyznanych ludziom na pewno programów wsparcia, przede wszystkim tych dla rodzin, bo to jest jakby kwestia najważniejsza, ale także i dla emerytów. To też uważam za niezwykle ważne, żeby ci ludzie, którzy są seniorami, którzy są już w jesieni swojego życia, mieli godne warunki, a temu między innymi służyły takie świadczenia jak 13, 14 emerytura, bo przecież jeżeli weźmiemy to średnio i rozbijemy sobie na cały rok, to jest istotna po prostu podwyżka emerytury. Więc na pewno będę walczył o to, żeby to było utrzymane i na pewno nie będę się zgadzał na jakieś tutaj zmiany w tym zakresie. Tym bardziej, że niech mi nikt nie opowiada, że nie ma na to pieniędzy, bo pieniądze jakoś cały czas były i teraz nagle ich nie będzie, no to znaczy, że trzeba lepiej gospodarować po prostu. No myślę, że to bardzo ważne słowa dla tej części społeczeństwa, która jest ogromnej części społeczeństwa, która jest beneficjentem tych wprowadzonych reform społecznych. Panie prezydencie, ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie sytuacji geopolitycznej. W ostatnich kilku tygodniach mamy nowy konflikt na Bliskim Wschodzie. Jak pan ocenia skalę tego konfliktu w kontekście zagrożeń dla porządku światowego i jak powinna Polska wobec tego konfliktu się zachowywać? Panie redaktorze, konflikt nowy jak nowy. No, nowy to on nie jest. Mamy jego nowe otwarcie, można tak powiedzieć. Tak? Niestety bardzo agresywne, które rozpoczął atak Hamasu na osiedla w Izraelu. No niestety połączony z mordowaniem zwykłych ludzi po prostu, zwykłych mieszkańców, więc to nie była tylko walka z żołnierzami armii izraelskiej, ale to przede wszystkim niestety był atak na zwykłych ludzi i morderstwa, których dopuścili się wojownicy Hamasu. No, można było się spodziewać, że odpowiedź Izraela będzie taka, jaką obserwujemy, czyli po prostu no, krwawa zemsta. I pod jasnym przesłaniem, że no skoro Hamas tak się zachowuje, to oni muszą zbudować strefę bezpieczeństwa dla swoich ludzi. No myślę, że większość przywódców postąpiłaby w podobny sposób. Jest to sytuacja bardzo kryzysowa. Niedobrze się stało, że te rozmowy, które miały się odbyć w Jordanii, zostały odwołane. Król Abdullah zaprosił zarówno prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak i prezydenta Egiptu, ale przede wszystkim prezydenta Autonomii Palestyńskiej na rozmowy w sprawie no, jakiejś próby pokojowego załagodzenia tego konfliktu. To spotkanie się nie udało, nie doszło ono do skutku. No ale dobrze, że prezydent Joe Biden był i rozmawiał mimo wszystko tam na Bliskim Wschodzie. Miejmy nadzieję, że do jakiegoś rozwiązania pokojowego dojdzie, a przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby jednak wprowadzić rozwiązania, które uratują po prostu zwykłych ludzi. No, pamiętajmy o tym, że w Strefie Gazy, w której teraz jest, można powiedzieć, epicentrum wojny, mieszkało prawie 2,5 miliona ludzi na bardzo niewielkim terenie, jeden z najgęściej zaludnionych rejonów na świecie. Ich domy dzisiaj z dnia na dzień są coraz bardziej burzone. Ci ludzie przesuwają się, spychani są coraz bardziej na południe, czyli ku granicy z Egiptem. Tam bardzo poważna sytuacja humanitarna powstała. Wiem, że prezydent Biden zapowiedział porozumienie z prezydentem Egiptu co do wpuszczenia ciężarówek z pomocą humanitarną na obszar Strefy Gazy.
No oczywiście pod warunkiem, że Hamas te ciężarówki wpuści, pod warunkiem, że Hamas tych ciężarówek nie zagarnie, to miejmy nadzieję, że ta pomoc trafi do ludzi. A z punktu widzenia Europy, w Europie mamy dużą mniejszość muzułmańską. Czy nie uważa pan, że ten konflikt może też mieć taki negatywny wpływ na relacje w Europie i nasilenie tych nastrojów takich? No na pewno będzie ten konflikt i jest jakimś papierkiem lakmusowym dla tych krajów europejskich, które no, mają potężne społeczności muzułmańskie. W naszym odczuciu poprzez dosyć bezrefleksyjne prowadzenie polityki migracyjnej na przestrzeni ostatnich często dziesięcioleci, tak, ale przede wszystkim lat, kiedy to no, byli przywódcy w Europie, jak wiemy, którzy de facto zapraszali do Europy nielegalnych migrantów. Migrantów, nie uchodźców, bo dla mnie uchodźcy i oczywiście w nomenklaturze międzynarodowej uchodźca to ten, kto uchodzi przed prześladowaniami politycznymi lub przed wojną po prostu. To jest tak jak ci, którzy przybyli do nas z Ukrainy w czasie rosyjskiej agresji, tak? Więc to są rzeczywiście prawdziwi uchodźcy wojenni, którzy kryją się przed śmiercią, przed bombami u nas. Natomiast tam mamy przede wszystkim do czynienia z migrantami, czyli ludźmi, którzy po prostu chcą sobie poprawić byt. Słyszą, że w Europie żyje się bogato, słyszą legendy różne, że w Europie są świadczenia, że w Europie pieniądze leżą na ulicy, że w Europie każdy jest bogaty i każdy ma świetne warunki. No i w związku z tym przekraczają granice swojego kraju, ruszając na północ z reguły, tak, czy na północny zachód, czyli do Europy, do tej części najbogatszej czyli i legendarnej, czyli Unii Europejskiej. No i stąd problem. Rzeczywiście te społeczności są bardzo duże. One przybywają, korzystają z praw, które tam są przyznawane i no niestety mamy taką sytuację, jaką mamy i mówię, to jest taki swoisty dzwonek alarmowy na pewno dla wielu krajów europejskich, bo to przede wszystkim jest pytanie, na ile rzeczywiście tam była cały czas prowadzona systematyczna działalność no, służb, także wewnętrznych, wywiadowczych, co do tego, czy nie mają ognisk terroryzmu po prostu na terenie swoich krajów. To też jest jeden z wielkich problemów. A zostaniemy zmuszeni do przyjęcia części tych nielegalnych imigrantów razem z tym zagrożeniem, o którym mówił pan prezydent? No, było referendum w naszym kraju. Niestety w tym ujęciu prawno-ustrojowym nie uzyskało ono ważności, albowiem nie uzyskało niezbędnej ku temu frekwencji, ale jednak mimo wszystko około 12 milionów ludzi w Polsce wzięło udział w tym referendum i zdecydowana większość z tych 12 milionów opowiedziała się, że nie chce tutaj zgadzać się na żadną przymusową relokację uchodźców do Polski. Podobnie jak ci ludzie się opowiedzieli za tym, że są zwolennikami utrzymania też i bariery na granicy z Białorusią, przynajmniej jak rozumiem do czasu, dopóki ta presja hybrydowa, pchanie migrantów przez władze białoruskie na naszą granicę będzie trwało nielegalnie. No więc przez ten czas musi też trwać obrona granicy, bo to jest też granica Unii Europejskiej i NATO. Natomiast no ja jestem absolutnym przeciwnikiem zgody na jakiekolwiek systemy przymusowej relokacji migrantów, systemy kwotowe i tak dalej. Zawsze byłem przeciwko temu od samego początku, odkąd się ten problem pojawił, od 2014 roku. Bardzo wyraźnie to artykułowałem jako prezydent. Mało rozmawiałem na ten temat z przywódcami zachodnioeuropejskimi, z panią kanclerz Angelą Merkel. Przez lata, można powiedzieć, rozmawiałem na ten temat, no mówiąc jej po prostu, jak sobie wyobrażają, że my w Polsce przyjmiemy ludzi, którzy nie chcą do Polski przyjechać, których celem są inne kraje, którzy będą przymusowo osiedleni w Polsce. Jak my mamy, przepraszam, tych ludzi w naszym kraju przetrzymywać? Mamy ich zamknąć do więzienia? Mamy ich za jakimiś drutami zamknąć, przetrzymywać ich siłą? Bo jeżeli to są wolni ludzie, a według mnie to są wolni ludzie, to oni mają prawo iść gdzie chcą i my nie mamy możliwości ich zatrzymać. I ja powtarzam jeszcze raz, gdzie oni pójdą? W większości pójdą na zachód, tak? Czyli będą chcieli przekroczyć granicę polsko-niemiecką najprawdopodobniej. Niemcy od razu się oburzą, że my się zgadzamy na przekraczanie przez migrantów granicy i będą mówili, że naruszamy przepisy prawa Unii Europejskiej, umowy, naruszamy strefę Schengen i tak dalej. Będą chcieli zamknąć granicę, tak? Czyli sami spowodują sytuację, w której w efekcie będą musieli zamknąć granicę, dlatego że my przestrzegamy europejskich wolności jako Polska. Proszę pamiętać też o tym, że my dzisiaj, broniąc granicy,
mówiłem to już przed momentem, bronimy nie tylko polskiej granicy, nie tylko polskiej racji stanu, nie tylko bezpieczeństwa Polski, ale my broniąc granicy przed nielegalną migracją, bronimy Unii Europejskiej, bronimy strefy Schengen, bronimy bezpieczeństwa europejskiego, żeby ci ludzie, którzy przez tą granicę rzeczywiście próbują się przedostać, byli przynajmniej wszyscy pod kontrolą. Żeby było wiadomo, kto tą granicę przekracza, a nie żeby to były nieskoordynowane, nieskontrolowane w żaden sposób tłumy, które przenikają i rozpływają się wewnątrz krajów europejskich. Panie prezydencie, temat inny, ale bardzo związany z niebezpieczeństwami, które się wytwarzają wokół Polski. Można powiedzieć tak, od wielkiej przyjaźni do takiego chłodnego dystansu. Czy nie ma pan trochę poczucia zawodu wobec Ukrainy? Panie redaktorze, wie pan, to jest kilka warstw, na to tak trzeba patrzeć. Ja cały czas odbieram podziękowania na ulicy, w sklepach, wszędzie, gdzie jestem, od obecnych w naszym kraju Ukraińców. Ludzi, którzy właśnie są tymi uchodźcami wojennymi, czy ludzi, którzy może wcześniej tutaj przyjechali do pracy. Młodych ludzi bardzo często, więc może to studenci są. Podchodzą do mnie, mówią, jestem z Ukrainy, panie prezydencie, chciałem podziękować za tą postawę, za to, że pan wspiera, że pan pomaga, że pan mówi na arenie międzynarodowej o tym, że trzeba wspierać Ukrainę. Więc to są jakby dwie warstwy. Jedna warstwa to jest polityka i gospodarka, a druga warstwa to jest relacja międzyludzka. I tu jeszcze raz skłon głęboki do ziemi i ręce całuję wszystkich gospodyń domowych, mam i wdzięczny jestem rodzinom za to, że przyjęli pod swój dach ludzi z Ukrainy, że dali im schronienie, że się podzielili z nimi chlebem i zadbali o nich w czasie, kiedy naprawdę to była najczarniejsza rozpacz. I ci ludzie nie mieli po prostu gdzie się podziać. Wtedy znaleźli schronienie w naszych domach, otwarliśmy serce, nikt nie liczył pieniędzy, nikt się nie zastanawiał nad tym, że może są tam jakieś problemy historyczne pomiędzy naszymi narodami. Ludzie po prostu przyjmowali, otwierali serce, dawali z siebie. To stworzyło wielki, ogromny bagaż serca i przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. I to jest nie do przecenienia. To jest ogromna zasługa polskiego społeczeństwa. Oczywiście do tego dołącza się mądra polityka rządu, wspierania tej akcji. Później było coraz więcej pieniędzy na to z budżetu centralnego. Wspieranie tych, którzy tej pomocy udzielali, prawda, różnego rodzaju świadczenia. Cały system stworzony, gdzie oni mogli wejść do naszego systemu ochrony zdrowia, gdzie dzieci otrzymały szkoły. Wszystkie możliwości takie de facto, jak są dla polskich obywateli, dla tych, którzy rzeczywiście się tutaj u nas schronili. Więc to te dwa elementy połączone, to jest ten przede wszystkim pierwiastek właśnie międzyludzki. On jest bardzo pozytywny i mam nadzieję, że on zostanie na dziesięciolecia, daj Boże na stulecia. Jako związek pomiędzy naszymi dwoma narodami, oparty na przyjaźni, wdzięczności, takim swoistym braterstwie, tego, że w trudnej sytuacji można było liczyć, tak? To jest bardzo ważne. Natomiast druga strona to są relacje gospodarcze i polityczne. No tutaj jest jednak pewna konkurencja. No my z jednej strony oczywiście wysyłaliśmy na Ukrainę uzbrojenie i też nie pytaliśmy przecież w ogóle, czy dostaniemy coś w zamian i tak dalej. Tak, pojechało 300 czołgów, pojechały armatochaubice Krab. W pierwszym rzucie podarowaliśmy, w drugim rzucie zawarliśmy kontrakt, w tej chwili je sprzedajemy Ukrainie. Pojechały nasze wyrzutnie rakiet, pojechały karabiny Grot, pojechało mnóstwo naszego sprzętu i to zarówno państwowo dystrybuowanego, jak i kamizelek kuloodpornych, mundurów, butów, które prywatni ludzie wysyłali, fundacje, no wszystko to szło praktycznie rzeką z Polski na Ukrainę. I też nikt się na to nie oglądał, mimo że to już był element bardziej polityczny. Tak? I chcemy dalej pomagać i w miarę swoich możliwości będziemy ich wspierali. I w miarę jak będziemy nabywali, mam nadzieję, że będziemy nadal nabywali, że zrealizujemy wszystkie programy modernizacyjne, które zostały już rozpoczęte, że to postradzieckie resztki uzbrojenia będą wychodziły z polskiej armii, zastępowane uzbrojeniem nowoczesnym, amerykańskim czy południowo-koreańskim. I w związku z tym te zluzowane elementy uzbrojenia będziemy mogli dalej wysyłać na Ukrainę, gdzie umieją je obsługiwać, bo to jest bardzo ważne, że tam nie trzeba wtedy żadnego dodatkowego przeszkolenia, po prostu żołnierz siada i jedzie od razu, jeżeli tylko sprzęt jest sprawny, a my wysyłamy sprzęt sprawny. Więc to jest dla nich wielki skarb i będziemy to cały czas na pewno robić. Plus oczywiście realizować kontrakty, które z nimi zostały do tej pory zawarte.
Natomiast no mamy problem gospodarczy, jeżeli chodzi o zboże. Tak? No nie możemy sobie pozwolić na to, że zboże z Ukrainy, które jest gigantycznym spichlerzem świata do niedawna była, tak? Nagle w ilościach milionów ton zalewa polski rynek, bo też mamy swoje rolnictwo, mamy swoje interesy, mamy swoją politykę i mamy swoje bezpieczeństwo żywnościowe i nie potrzebujemy tego ziarna, które bardzo często przez wielkich potentatów z Ukrainy czy światowych w ogóle jest sprzedawane po cenach, które są, no powiedzielibyśmy w Polsce, cenami wręcz no, w ogóle niewspółmiernymi do tego, jakie koszty trzeba ponieść w Polsce po to, żeby takie ziarno wytworzyć, żeby taki plon zebrać. Więc no nie możemy sobie na to pozwolić, tak jak nie może sobie na to pozwolić żaden europejski kraj, bo żaden kraj europejski nie jest w stanie się porównywać z Ukrainą, jeżeli chodzi o produkcję zboża. Żaden kraj europejski nie jest w stanie. Więc no po prostu my, jak również i nasi sąsiedzi tutaj na wschodniej flance, no po prostu bronimy podstawowych interesów naszych rolników i będziemy ich bronili. To jest zupełnie inna sprawa. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że trochę żałuję, że nasi koledzy z Ukrainy tego nie rozumieją i jakby nie chcą uwzględnić w swojej retoryce medialnej tego czynnika, że my cały czas realizujemy tranzyt ich zboża przez Polskę, tylko tak tranzytowane, żeby ono nie zostawało w Polsce, tylko żeby ono rzeczywiście opuszczało nasz kraj. No i że jak trzeba je daleko transportować, to jest drożej, w związku z czym może interesy są gorsze, no ale... No my też mamy swoje interesy i my będziemy swoich interesów pilnować. I tu, no oczywiście, no jest jakiś polityczny, powiedzmy, spór, tak, wokół tego. Ale to jest tylko wycinek wszystkich relacji i rozbudowywanie tego, rozdmuchiwanie tego jako konflikt polsko-ukraiński uważam za daleko idącą przesadę. Mało komu Ukraina zawdzięcza tyle, co nam, i dla mało kogo Ukraina jest tak ważna geopolitycznie jak dla nas. Więc po prostu trzeba tutaj spokojnie i konsekwentnie robić swoje. A nie wydaje się panu prezydentowi, że to nie jest tylko problem ze zbożem, ale też swego rodzaju, nie wiem, propagandą, która powoduje taką narrację na Ukrainie? Co z tego, że Polacy dużo dali, skoro Niemcy więcej obiecali? Ja powiem tak, być może, że taka propaganda jest. Tak, jest to wysoce prawdopodobne. Proszę pamiętać o tym, że akurat propaganda niemiecka jest wyjątkowo sprawna. I no my też ją znamy z naszego tutaj rynku medialnego doskonale. I być może, że taka ona jest. Być może, że są realizowane również też procesy przekonywania członków władz ukraińskich do jakby większego zaangażowania się w relacje z Niemcami. No ale to już Ukraińcy muszą sobie dokonać jakiegoś takiego historyczno-współczesnego rachunku tego, co im się rzeczywiście opłaca i kto jest ich prawdziwym, życzliwym sąsiadem. Niech popatrzą na początek wojny również. Wie pan, no my nikogo do miłości nie zmusimy. No. Panie prezydencie, to ostatnie i być może najważniejsze pytanie, szczególnie w kontekście tego, co wewnętrznie mamy tej nowej układanki politycznej. No, trudno nie zauważyć, że Bruksela, czyli de facto Berlin, dążył do takiej brutalnej centralizacji Unii Europejskiej. No, sygnał z Polski niedługo może być taki pozytywny, nie? Czy uda nam się obronić suwerenność Polski, czy Polska przetrwa jako suwerenne państwo? Na pewno będziemy bronili tej suwerenności, znaczy ci, którzy rzeczywiście są do niej przekonani i chcą jej bronić. Tak? Mogę Państwa zapewnić, że ja do takich należę. Ja na pewno będę, ile tylko mogę, bronił suwerenności. No jest ta nowa ustawa o współdziałaniu władz, jeżeli chodzi o prowadzenie spraw w Unii Europejskiej i obsadzanie stanowisk ze strony polskiej przez konkretne osoby i procedury obsadzenia tych stanowisk, więc to na pewno jakieś tam dodatkowe zabezpieczenia są. Natomiast powiem tak, liczę na to, że nie jesteśmy jedynym krajem, zwłaszcza spośród krajów dużych, bo należymy do dużych krajów, który jednak uważa, że taka centralizacja Europy idąca w federalizację jej, idąca w, no przede wszystkim co najważniejsze, no pozbawienie krajów prawa weta, tak? Czyli wprowadzenie mechanizmów, w których tak naprawdę Unia Europejska stanie się obszarem dyktatu tylko i wyłącznie najsilniejszych, którzy mają największe wpływy, największą moc. To powoduje całkowitą marginalizację krajów. Może nawet nie tych najmniejszych, bo bardzo często się mówi, to Luksemburg, Słowenia będą zmarginalizowane.
Trzeba zrozumieć, że to są kraje, które wiedzą o tym, że one są małe i one nigdy nie uważały, że będą odgrywały jakąś bardzo znaczącą rolę. One po prostu trochę inaczej prowadzą w ogóle swoją politykę, inaczej ją ustawiają, mają inne priorytety. Z racji prostej pragmatyki zupełnie inaczej działają. To jest najbardziej uderzające w kraje średnie. Średnie duże i średnie trochę mniejsze, bo to one utracą swoje możliwości samostanowienia, które dzisiaj jeszcze cały czas w istotnym stopniu mają. I tu myślę, że jednak mimo wszystko to nie jest tak, że Polska będzie odosobniona. Może będą nam próbowali wmówić to przez media, o których wspominaliśmy przed chwilą, prawda? Które są własnością tych właśnie najmocniejszych, najsilniejszych i które tu na pewno będą cisnęły propagandę sprzyjającą tamtym interesom, bo to jest właśnie wielka walka o interesy. To jest właśnie przykład wielkiej walki o interesy. I naiwny jest ten, kto myśli, że to będzie taka właśnie wspaniała, cudowna Europa, w której my, Polacy, będziemy się tak dobrze czuli, będziemy tutaj wspaniale, prawda, traktowani i tak dalej. To będzie Europa, w której my będziemy się musieli liczyć z każdym głosem tych właśnie silnych. I to oni będą narzucali swoją wolę. Nie zawsze będzie to wola, która będzie zgodna z naszymi interesami. Powiem więcej, pewnie często będzie to wola, która jest niezgodna z naszymi interesami. Ograniczająca różnego rodzaju inwestycje, ograniczająca konkurencyjność Polski na rynku gospodarczym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Panie prezydencie, dziękujemy bardzo za rozmowę i za te ważne słowa, które tutaj dzisiaj padły. Myślę, że dla wielu też i wyczekiwane, i istotne, zwłaszcza w kontekście dzisiejszej sytuacji, która jest wciąż jeszcze niepewna i dla wielu osób nie jest jeszcze jasne, jak będzie się kształtowała polska polityka. Kwintesencją tej ostatniej kwestii była słynna wypowiedź z czasów kampanii wyborczej prezydenckiej. Po co nam lotnisko? Lotnisko jest w Berlinie. I tyle komentarza. Dziękujemy bardzo.